Jeszcze dziś pogodę w naszym regionie kształtował niż. Od jutra wkroczy wyż, który przyniesie sporo słońca. Dominika Brzoza-Piprek, witam i zapraszam na szczegółową prognozę pogody. No właśnie, dziś za oknami dominowały chmury, z których od czasu do czasu delikatnie popadał deszcz i śnieg. Słońce pojawiło się, ale tylko na chwilę. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach mogliśmy zobaczyć 5 stopni w Częstochowie, 6 w Katowicach i Bielsku-Białej. Najbliższa noc też jeszcze pochmurna, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, bardzo chłodna noc czeka nas, minus 2 stopnie w Kłobucku, Częstochowie, Myszkowie i w Zawierciu. W centrum na termometrach minus 1 w Raciborzu, Rybniku, Gliwicach, Tarnowskich Górach, Katowicach, Sosnowcu i Tychach. Na południu regionu termometry wskażą minus 4 stopnie w Żywcu, minus 1 w Cieszynie, minus 3 w Bielsku-Białej. Noc jeszcze pochmurna i deszczowa, ale od jutra na niebie gościć będzie głównie słońce. Chmury pojawią się jedynie jako ozdoba. Opadów deszczu nie musimy się obawiać. Na termometrach dodatnie temperatury. 3 stopnie w Kłobucku, Częstochowie, Myszkowie i w Zawierciu. W centrum bardzo podobnie. 3 stopnie w Tychach, Sosnowcu, Katowicach, Tarnowskich Górach, Gliwicach, Raciborzu i Rybniku. Na południu regionu odrobinę chłodniej. 0 stopni w Żywcu, 2 w Bielsku-Białej i Cieszynie. Jutro nareszcie biometr okaże się korzystny. Zobaczmy teraz, co czeka nas w kolejnych dniach, a tutaj bardzo dobre wiadomości, ponieważ to słońce w najbliższych dniach będzie dominować. Brak opadów deszczu, zachmurzenie od małego do umiarkowanego. Na termometrach w niedzielę 7 stopni, w poniedziałek 8 i w każdych kolejnych dniach również temperatury będą nam sprzyjać. Zobaczmy teraz, jakiej jakości powietrzem będziemy oddychać. Czas na ekoprognozę. Spójrzmy na nasze mapy. Obszar północny, okolice Częstochowy i centrum to dobra jakość powietrza. Podobna sytuacja pojawi się na obszarze rybnicko-pszczyńskim, bielsko-cieszyńskim i w Dolinach Beskidzkich. Tutaj również jakość powietrza dobra. Dziękuję Państwu za uwagę, no i oczywiście zapraszam na kolejną prognozę pogody. Do zobaczenia!